Na koniec z okazji urodzin wielkiego Elvisa odwiedzimy jego sobowtóra, pana Krzysztofa, z Łodzi. Jeden ze znajomych króla rock'n'rolla powiedział, kiedy spotkałem Elvisa, miał on talent wartości miliona dolarów, teraz ma milion dolarów. Dziś Elvis też ma miliony fanów i urodziny. 78. Jak na sobowtóra przystało, pan Krzysztof z powodzeniem radzi sobie z repertuarem Elvisa Presleya. Jestem ciepły baryton. Kiedyś śpiewałem duże piosenki Krzysztofa Krawczyka. I gdzieś tutaj ta ścieżka poprowadziła do Elvisa Presleya. Głos to tylko połowa sukcesu. Do głosu w kwestii charakteryzacji doszła żona pana Krzysztofa. Pan Krzysztof nie tylko śpiewa jak Elvis, ale też porusza się jak król rock'n'rolla. Zdarzyło mi się kiedyś, że podczas występu jedna z pań zemdlała. Zdaniem niektórych łódzki Elvis jest nawet lepszy od oryginału. I chętnie bisuje i blisko mieszka.